Szanowni Państwo, kolejny wilkoń w naszej kolekcji. Przedstawiamy urokliwą pracę Pan Pędzel z 1978 roku. To oryginalny rysunek, projekt ilustracji do bajki Pan Tip Top Zbigniewa Żakiewicza, pisarza, publicysty, rusycysty i historyka literatury rosyjskiej. Wyszła ona spod ręki mistrza, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły ilustracji. Na dorobek wilkonia w dziedzinie ilustracji składa się ponad 200 książek, wydanych w kraju i za granicą. Styl wilkonia jest rozpoznawalny w okamgnieniu dzięki charakterystycznej kresce i malarskiemu sposobowi przedstawiania. Jego prace opierają się głównie na dynamicznie używanych plamach barw oraz graficznej dyscyplinie. Doskonale ujmuje kształt prezentowanych postaci przy użyciu ledwie kilku drobnych pociągnięć pędzla czy piórka. Wilkoń przez całe życie eksperymentował z technikami malarskimi, ale zwykle używa tuszu, akwareli czy suchych pasteli. Zaczynał ilustracjami do książek Bechlerowej i Kubiaka, ilustrował książki dla dzieci i dla dorosłych. Wykonał duże serie ilustracji do Pana Tadeusza, Don Quixota i Księgi Dżungli. Prace Wilkonia znajdują się w wielu publicznych i prywatnych kolekcjach na całym świecie oraz u nas w antykwariacie. Mamy zwykle przynajmniej kilka prac tego autora. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów grafika artystyczna, dzieła sztuki i antyki oraz propozycje na prezent, gdzie znajdą Państwo liczne jeszcze prace przedstawicieli polskiej szkoły ilustracji. Zakochaj się w antykwariacie.